ogień wroga już jest coraz bliższy. Powstańcy już nie mają amunicji do swojej armaty. Wycofują ją. Rosjanie to widzą. Śmielej podchodzą. Polacy próbują kontratakować. Na polu bitwy, kiedy kończyła się już amunicja artyleryjska, do przełamania obrony polskiej zazwyczaj była znowu wprowadzona jazda. Kosynierzy formują szyk, aby powstrzymać kozaków. Kozaty otaczają kosynierów. Polacy powoli opuszczają swoją pierwszą linię przy szańcach. Rosjanie powoli podchodzą pod zabudowania wsi. Powstańcy, musicie pomóc kosynierom. Kozacy widzą, że nie mogą poradzić sobie, odpuszczają. Rosyjska jazda załatwi już bezbronnych Polaków. Kosynierze dzielnie się bronią, ale muszą niestety... Kosynierze trochę się wycofać. Zamieszanie spowodowane na prawej flance jest wykorzystane przez oddział rosyjski, który pojawi się na tyłach wojsk powstańczych. W tłumie nie widać ich. W lesie też by ich nie było widać. Powstańcy nie widzą szans dalszej obrony i opuszczają. Rosjanie po wyparciu powstańców z Ignacewa odchodzą. Zostaje tylko jeden mały oddział. No, już się pożegnali, także w drogę. Odgłos prowadzonej walki spowodował, że z innej strony od koła zaczęli przybywać inni powstańcy, którzy powoli zaczęli będą otaczać wieś Ignacewo od tyłu. Powstańcy
Widzą, że dom się zapalił. Niech pan podtrzyma. Widzicie państwo, od tyłu podchodzi oddział, ale nie idzie tędy, tylko idzie wzdłuż. Widzicie państwo, że powstańcy, nowa grupa, podąża do Szańca. Okazało się, że dobrze dla Rosjan, że ten Szaniec został zlikwidowany. Powstańcy wracają pod Ignacewo, znajdują ciała poległych tutaj powstańców i niesieni ich chęcią odwetu ruszają do walki. ...syberyjskich z Przasnysza. Mieliśmy również gości zagranicznych. Podziękujmy. Mohylewski Pułk Piechoty z Białorusi. Byli również przedstawiciele Litwy. Wolni strzelcy powiatu kowieńskiego. Artyleria rosyjska rekonstruktora, członka grup rekonstrukcyjnych. W Ignacewie, gmina Ślesin. Podobnie jak przed 150 laty, rozegra się największa bitwa powstania styczniowego w Wielkopolsce. Początek rekonstrukcji, godzina 17. Szczegóły na www.powiat.pl. Patronat honorowy, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisław... Dawniej! Dwa, front! Zaraz nie wiem, z komandy, słuchaj! Zaraz, tu! To ja. Co? Ładują? Będą strzelać, tak że słuchajcie, zakryjcie uszy. Uwaga, chłopaki, otwórzcie uszy. Pokaż, zakryj uszy. Jednego z żołnierzy oddziału Taczanowskiego, tuż przy przekazywaniu broni, gdzieś z pistoletu temu młodemu żołnierzowi wypadł stempel. Gdyby ktoś z państwa znalazł taki stempel do pistoletu skałkowego, bardzo prosimy o zwrot do obozu albo tutaj do nas. Ja was! Вперед! Шагом! Марш! Марш!
Tam ktoś zgarnął przede mną. Ktoś z naszych.